Nazywam się Włodzimierz Wojciechowski. W Lechu grywałem od roku 71 do 76. Urodziłem się w Olsztynie, ale już po roku czasu rodzice moi przeprowadzili się do Poznania i tam już przebywałem przez ten okres cały czas w Poznaniu. Mieszkałem na Winiarach, czyli bliżej było do Olimpii Poznań jak do Lecha. I stąd taki wybór mojej kariery początkującej. Miałem szczęście, że jak rozpoczynałem swoją pierwszą karierę jako tramkarz, jako zawodnik, miałem doskonałego trenera, który zauważył, że mam olbrzymi talent, ale mi mówił zawsze: oj, ty kaszakur, tak do mnie mówił, jesteś dobry, ale masz tylko prawą nogę. Od dzisiejszego dnia będziesz zapominał, że masz prawą i będziesz grał tylko lewą nogą. I dzięki temu on stworzył to, że faktycznie tą lewą nogę sobie też wyrobiłem. I wszyscy myśleli, że ja jako grając na lewym skrzydle jestem lewonożny, a niestety ja byłem prawonożny. Ale warunki zawodnika, który już gra w najwyższej lidze, tak powinno być. Że nie powinien mieć tą jedną nogę, musi niestety używać i jedną, i drugą. Wtedy łatwiej jest takiemu zawodnikowi czy uderzyć, czy strzelić, czy manewrować. No to jest zasada. Olimpia akurat grała w Pucharze z Pogonią Szczecin i tam tutaj na Golęcinie wygraliśmy z Pogonią 2-0. Ja strzeliłem wtedy jedną bramkę, Pogoń się zainteresowało moją karierą, widzieli, że mam dosyć dobre warunki na piłkarza. No i stąd miałem propozycję przejścia do Pogoni Szczecin. Lech mi wtedy nie wyrażał żadnej propozycji, stąd wybrałem Pogoń i to nawet dobrze, bo to była już najwyższa liga w Polsce. Był okres takiej przerwy w sezonie i przyjechałem do domu, do rodziny i w trakcie pobytu w Poznaniu zwrócili na mnie uwagę, że jestem i prezes Drab zaproponował mi przyjście na spotkanie i zaproponował mi, żebym wrócił tutaj do Lecha stworzyć w Poznaniu zespół pierwszoligowy, dlatego że chcieli wrócić z powrotem do klasy pierwszej ligi. No i ta propozycja była bardzo ciekawa i stąd z początku nie chciałem się zgodzić, ale warunki były tak korzystne dla nas, dla mnie przede wszystkim, że jadąc do Szczecina, zresztą prezes jeszcze zwrócił na mnie uwagę, że jeżeli jest taka możliwość, żebym ściągnął jeszcze jednego czy dwóch z Pogoni. I jadąc do Szczecina zwróciłem się do Romka Jakubczaka z propozycją przejścia do Lecha. Z początku powiedział mi, że to jest coś niepoważnego, ale jeżeli mu powiedziałem o warunkach, jakie mamy otrzymać, wtedy bardzo chętnie zgodził się na to, żeby przyjść. No i rozmawiałem jeszcze o Romka Jakubczaka z Fischerem, bramkarzem Lecha, który również zgodził się na przejście do Lecha. Dostawaliśmy 2 etaty pracy, mieliśmy dosyć dobre premie za mecze, także nie było już złych warunków w stosunku do wcześniejszych. Także nie mogliśmy narzekać. Mieliśmy dobre warunki i korzystaliśmy z tego. Lech grał cały czas w pierwszej rundzie na Dębcu. Ale ponieważ wiedząc o tym, że my będziemy już grali w Lechu, to stadion było takie zainteresowanie, że trzeba było przenieść na stadion 22 lipca, to na Dolnej Widzie, gdzie tam pomieściło ludzi około 40-50 tysięcy. I na każdym meczu, czy to było drugiej lidze, czy pierwszej, było po 40-50 tysięcy. To było bardzo ciekawe, że Poznań jest tak, kibiców miał zainteresowanych.
pierwszą rundę odpoczywaliśmy, byliśmy zawieszeni. Rozpoczęliśmy grę w Lechu drugiej rundy, w pierwszym meczu z Arką Gdynia w Gdyni, gdzie grał tam Andrzej Szarmach i pierwszy ten nasz mecz, debiut w Lechu, wygraliśmy 2-0 i to zadecydowało, że automatycznie awansowali już na drugie miejsce, Arkę żeśmy przerzucili, przeskoczyli na trzecią pozycję. I tak przez ten cały drugiej rundy w sezonie graliśmy z tabeli na drugim miejscu. I ostatni mecz z Zawiszą Bydgoszcz był to bardzo trudny mecz, ponieważ Zawisza już była pewna utrzymania w lidze, a nasz mecz musiał być wygrany. To byliśmy pod wielkim presją, no ale udało nam się wygrać ten 4-2 i dzięki temu awansowaliśmy do pierwszej ligi. Mając 27 lat brałem ślub, to znaczy się przez ten czas okres byłem kawalerem, a jeżeli byłem kawalerem, miałem warunki doskonałe, bo miałem to mieszkanie, miałem samochód, miałem pieniążki. W tamtych czasach to było już dosyć dobrze i miałem powodzenie i stąd korzystałem. Ale muszę powiedzieć, że jak się ożeniłem, to wszyscy do mnie mówili, jak się ożeniłeś, to się odmieniłeś. No i taka była prawda, że dopóki byłem wolny, to korzystałem. Jak się ożeniłem, mówili do mnie, że zostałem pantoflarzem, a to jest nieprawda, bo ja zawsze mówię, że dopóki się było kawalerem, można było korzystać, dopóki jak się człowiek ożenił, musi się ustatkować. I tak to było. Myśmy mieli taki zespół, gdzie no, nie było takich zawodników, żeby można było sprostać pierwszoligowych. Oni dopiero musieli przejść taki ślif i stąd po prostu były takie zawahania w niektórych meczach. Ale można powiedzieć, że ten doping poznański nas też troszeczkę zmobilizował, dzięki temu no, grało nam się dobrze. Nie było takich wyników, aż żebyśmy tam grali w pucharach. Ale jedno, co cieszyło, to ta presja tych kibiców, zaangażowanie. Widać, że kibice dążyli, chcieli koniecznie, żebyśmy w tej pierwszej lidze grali. Także dopingów zawsze żeśmy mieli co na mecz doskonały i to nas też mobilizowało. Czechosłowacją w Bydgoszczy. Godzinę przed meczem jeszcze nie wiedziałem, że będę w pierwszym zespole, ale okazało się, że Wody Lubański jednak ma kontuzję tego kolana i trener zdecydował, że wystąpię w pierwszym składzie. Ja, bo to była reprezentacja, gdzie zdobyłem złoty medal na olimpiadzie i zaraz po tym olimpiadzie, złotym medalu, był pierwszy mecz z Czechosłowacją, a mój debiut. Także ja miałem wielką trenę. I Włodek Lubański to zauważył i podszedł do mnie w szatni i widzi, że ja tak jestem stremowany i dał mi kilka ciekawych wskazówek, mówiąc, żebym grał tak, jak gram w lidze, że nie mam patrzeć, że gram w reprezentacji, że nie mam się przejmować tym, że jak wyjdę na boisko, zobaczą mnie, a nie jego, to będą gwizdy, żebym na to nie zwracał sobie uwagi. I te wskazówki, które on mi powiedział, były właśnie wręcz doskonałe, bo tak to się zaczęło. Pierwsza moja piłka była dosyć skiksowana, ale następne już grałem doskonale i mój debiut był wyśmienity. I dzięki temu trener Guski liczył na mnie, na to, że będę grał w reprezentacji polskiej w eliminacji. Czułem się w Poznaniu, jak można powiedzieć, takim asem piłkarskim i wydawało mi się, że w reprezentacji to też tak mogę na to pozwolić. I po meczu Grzesiu Lato i Kasperczak zaprosili mnie, żebym poszedł z nimi na dyskotekę. Oczywiście oni wrócili o 22, ja niestety wróciłem o 4 i to był mój błąd, że Kasiu Górski przyszedł do mnie i powiedział mi, że no, niestety, ale to był mój ostatni mecz. Ale muszę powiedzieć, że zawodników reprezentacji to było co niemiara, także wtedy na ławce rezerwowej był Grzegorz Lato, Andrzej Szarmach,
Jasiu Domarski, także zawodników było sporo, także ja też nie byłem takim, że musiałem grać w reprezentacji. Pierwsza propozycja była taka, że po meczu ostatnim Zagłębiu Sosnowiec dostałem propozycję od Mariana Szej, byłego bramkarza Górnika Węgrzy, który grał w Auxerre, żebym zgodził się przejść do klubu francuskiego. I ja na to przystałem i na to się zgodziłem. Przyjechali prezesi po tygodniu, podpisali ze mną kontrakt. Kontrakt już miał być zawarty, miałem już po 3 tygodniach wyjechać do Francji. Byłem żonaty i żona moja była jedynaczką, a teściowie prowadzili dosyć duży warsztat krawiecki, a teść mój, mając 47 lat, był bardzo ciężko chory i prosił mnie bardzo, żebym nie wyjeżdżał do Francji, żebym został w Poznaniu, żebym się zajął interesem. Oczywiście stworzył nam bardzo dobre warunki tutaj, żebym mógł pozostać, finanse i tak dalej. No i przystałem na tej propozycji, no niestety musiałem zrezygnować z gry. Nie żałuję, ponieważ w naszych czasach ja sobie układałem życie, wiedząc o tym, że te pieniądze, które my gramy, to nie są takie jak dzisiaj, że można sobie było odłożyć, bo to były pieniądze dosyć takie skromne, więc chciałem wyjechać do tej Francji, 5 lat tam pograć, zrobić jakieś pieniądze i wrócić do Polski, wtedy sobie ułożyć życie, ale niestety wyszło inaczej, ale to życie sobie ułożyłem właśnie tutaj, mając i prowadząc interes. Cieszyło mnie to, że po moim zakończeniu kariery na moje miejsce przyszedł Mirek Okoński i on mnie zastąpił i zastąpił bardzo dobrze, bo był piłkarzem, można powiedzieć, bardzo dobrym, a raczej taki porównujący do mnie, bo ja też starałem się być taki dosyć, byłem szybki. Moje zadanie było takie, że jak już dostawałem piłkę, to wiedziałem o tym, że musiałem 2-3 wymanewrować i na pamięć grałem do Romka, byśmy już tworzyli taki duet piłkarski i to nam się udawało, także z tego byłem zadowolony.